Jeden człowiek odmienił losy wielu setek. Jeden człowiek, jedna wielka przygoda. Rozpocznijmy więc ją. Wyścig do książki, by zdobyć 25 expa. Bardzo ważna rzecz. I kiedy nam się to udało, nadszedł czas, by złupić wieżę Xardasa do cna. Zabiorę mu wszystko. Nawet jakbym mógł, to zabrałbym mu dywany. No ale no niestety nie mogę. Cóż, zdarza się i tak. Jeszcze kilka przydatnych roślinek, pasek pod siłę i możemy wyruszać. Za wieżą Xardasa jest kilka zwojów, więc warto się tam wybrać. Możliwe, że okażą się przydatne w niedalekiej przyszłości. A na pewno ich użyję, bo jeszcze nie jestem pewien, kim chcę zostać, więc wiadomo, zawsze to jest dodatkowy damage. Pierwszy legendarny pojedynek z goblinem na lagi. Szczęśliwie, to ja wyszedłem z niego zwycięsko. Mamy też i łuk, bardzo OP broń na początek. Lecimy do jaskini, pokonamy kilka goblinów, a gdzie jest większa grupka, lepiej użyć łuku. Większa szansa na zwycięstwo. Co do polnych bestii, na jedną użyję ognistej strzały, bo niezbyt chce mi się bawić w wyciąganie ich pojedynczo. A powiedzmy sobie szczerze, niedługo i tak z tych zwojów nie będę korzystał, więc po co je chomikować? Trochę to jak zbieranie mikstur w różnych grach i nie używanie ich. Bo w przyszłości mogą się przydać bardziej, ale nie ma takiej okazji. No ale wiadomo, potem się kończy gierkę z mnóstwem rzeczy. Przyznać się, kto tak ma? Wiem, że ja kiedyś tak miałem, ale wyrosłem z tego na szczęście. Jeszcze oczyśćmy te miejsce, zawsze dodatkowy exp i jedna lokacja skończona. Przynajmniej na chwilę obecną. No ale dobra, nie powiedziałem jednej rzeczy, więc myślę, że teraz jest idealna okazja. Używam dwóch modów. Jeden jest na szybkie podnoszenie rzeczy oraz drugi jest na przyspieszanie czasu. W sumie jest połączony również z pokazywaniem liczb przy życiu i tym podobne. Jeżeli kogoś to interesuje, mody, które pobrałem i używam, są z warsztatu Steam i podam w opisie ich pełne nazwy, że jeżeli chcecie z nich skorzystać, żebyście nie mieli żadnych problemów. No i jeszcze kilka szczurów, szybka, łatwa robota. No, może jeszcze jeden szczurek, idziemy do tego pana. To naprawdę ty? Człowieku, jak się cieszę, że cię widzę! Lester? Skąd się tu wziąłeś? Znamy sposób na wejście do miasta. No i super, ja znam nawet dwa, a wy pewnie dużo więcej, ale mniejsza. Nazywasz się Cavalorn, tak? Potrzebuję lepszego sprzętu. Zanim pogadamy ze zbójem, najpierw wyeliminujmy wilka, bo nie chcę, żeby ten zbój ukradł mi moje 30 expa. Wiecie, gothic to gothic, a 30 expa to wciąż 30 expa. Hej, skąd się tu wziąłeś, co? Byłem skazańcem w kolonii górniczej. 10 sztuk złota za imię tego gościa. Och, stary. No dobra, nazywa się Dexter. Właśnie przypomniałem sobie, że nie mam 10 sztuk złota. Wkrótce rozpęta się tu prawdziwe piekło. Co? Idzie tu po ciebie niejaki Cavalorn. A teraz czeka ich paskudna niespodzianka. No to co, Cavalorn, idziemy zrobić z nimi porządek? Jasne, że tak. Znaczy, dokładnie to ty zrobisz z nimi porządek, a ja będę cię motywował i dopingował. I grzybki zbierał w tle. Może to i ty ich pokonałeś, ale te rzeczy należą do mnie. Wiesz, o co chodzi, byłem pierwszy. Takie są zasady. No to załatwione. Mogli ze mną nie zaczynać. Plus jest taki, że mam teraz lepszą lagę. Laga nabijana kolcami. Brzmi jak coś perfekcyjnie zbalansowanego, a zarazem giga niebezpiecznego. Szybka rozmowa z farmerem i lecimy. Nie będą już was więcej niepokoić. Nadszedł czas, aby rozpocząć walkę o 30 expa. Kto będę pierwszy, ja czy farmer? Proste, że ja. Jak już tutaj jestem, to za pamięci pokonam polne bestie, bo potem o nich zapomnę i rozpocznę zadanie i stracę mojego expa. No ale wiecie, exp to exp, a gothic? No w sumie się powtarzam, nieważne. W sumie to można zrobić wszystkie zadania na tej farmie, więc kupmy patelnię i zróbmy całą resztę zadań. Jestem za farmerami, szukam pracy. Mam tu dla ciebie kilka rzep. Oto twoja patelnia, oto twoje wino. Potrzebne mi jakieś ubranie. 30 sztuk złota. No i świetnie, strój rolnika jest nasz. To teraz czas go sprzedać za większą cenę niż tą, co ją kupiliśmy. Ja to miałem łeb do biznesu. Ale okej, wróćmy jeszcze do naszego bandyty, powiedzmy mu o farmerach, którzy wiedzą o jego kryjówce, darmowe doświadczenie i czas na walkę. Przepraszam kolego, wiesz jak to jest, ale doświadczenie to jednak doświadczenie. Mam nadzieję, że mnie rozumiesz i wybaczysz mi. Mam nadzieję, albo i nie. Trudno, dawaj expa. Mniejsza z nim. Musimy dostać się do miasta, dlatego robimy tour de polon dookoła miasta. Pamiętajmy, żeby uważać na dzika, bo kiedy widzicie dzika, musicie szybko uciekać na lepszą pozycję.
Skubany dalej za mną biegł. Tak swoją drogą, to bardzo lubię, jak ci strażnicy są niewzruszeni. Jakiś obcy przez mury sobie przeskakuje, tak oto, włamuje się nawet do miasta, a ten nic, jakby nic. Pewnie, wiecie, nie płacą mu za to, żeby łapał chłopów. Po prostu ma stać i, nie wiem, za mebel robić. Albo za makietę. Albo manekina. Chyba tak. Czas odebrać w każdym razie doświadczenie od Laresa. Przypłynąłeś tu? Hej, Lares, ty stary draniu. To jeszcze tak dla sportu, pokonajmy Moego. Hej, nie znam cię. Czego tutaj szukasz? A, więc to tutaj zbiera się całe towarzystwo. Łatwo pomylić to miejsce z pałacem gubernatora. Kolejnym celem jest opuszczenie miasta, można zrobić to przez bramę i wejść ponownie. No i dziękuję, darmowe punkty doświadczenia, coś co lubię. Wygląda w porządku. Dobra, wchodź. Stój, nieznajomy. Jestem Lothar. Co muszę zrobić, żeby zdobyć taką zbroję jak twoja? Muszę iść. W dzisiejszym odcinku chciałbym się w sumie zająć aktywnością i zadaniami w mieście, a w następnym pewnie wyruszymy dalej. Ale jeśli macie jakieś propozycje, czy mógłbym się teraz skupić, albo na dalsze odcinki, dajcie znać. Chętnie poczytam komentarze i wybierzemy coś z tego. Ale dobra, jeszcze elegancka zbroja, tutaj parkour normalnie jak w Assassinie i idziemy do Ignaza. Przychodzisz w samą porę. Dobrze, wypróbuję to zaklęcie. Możesz mi pomóc dostać się do górnego miasta? 100 sztuk złota. A więc nadszedł czas. Czemu tak oficjalnie? Pobawmy się teraz w windykację. Czyli najpierw polski produkt markowy, bierzemy kasę, oczywiście tym razem dla nas. Potem, po koleżeńsku, załatwmy sprawę, żeby panna Gritta spłaciła swój dług. A ta część złota będzie dla Mateo. Oto twoje 100 sztuk złota. Można, jak najbardziej. Czas na resztę, mistrzu. Słuchaj, to dość proste. Chcę terminować jako czeladnik u ciebie. Masz. Oto lista najważniejszych roślin. Weźmy eleganckie piwko. Hej, ty. Może jeszcze jedno piwko? Nie ma nic lepszego. Może jeszcze jedno piwko? Co słychać? Nie jesteś stąd, co? Czemu nie pójdziemy na polowanie razem? Chodźmy na polowanie. W porządku, idź za mną. Idziemy z Bartokiem na polowanie, bo po co to robić samemu, skoro można znaleźć kogoś, kto odwali całą brudną robotę za nas. Ale rozpocznijmy nasze polowania. Najpierw krwopijce. Potem uciekamy przed wilkami, by Bartok mógł się nimi zająć. No bo jeżeli on sam ma się nimi zająć, to czasami problemy z tego wychodzą. Ale w każdym razie, kolejnym na liście jest cieniostwór. A na sam koniec, jako wisienka na torcie, zielona, brzydka pokraka. Dokładnie tak, ork. To jeszcze sobie tak trochę samemu powalczę dla doświadczenia i sportu, oczyszczę mapę, bo czemu by nie, exp zawsze się przyda i odnieśmy skóry oraz broń orka, dwie pieczenie na jednym ogniu. Co do tych wilczych futer, proszę, szukam pracy. Przynieś mi broń orka. Mam orkową broń, o którą prosiłeś. Czas na Torbena. Szukam pracy. Idź do Watrasa, kapłana Adanosa. Z Watrasem w sumie nie ma problemu, po prostu do niego idziemy i nie robi nam żadnych problemów. Z magiem ognia najpierw warto wyrzucić złoto, powiedzieć, że jesteśmy biedakami, to da nam 25 sztuk złota. Elegancka sprawa. Następnie składamy ofiarę za 50 sztuk złota, czyli połowa kasy zaoszczędzona. Profit jest. Błogosławię cię w imieniu Inosa. Co z twoją zgodą, mistrzu? Więc otrzymasz także moje błogosławieństwo. Jeżeli chodzi o Konstantina, to można go lać, ale zrobimy dla niego i tak zadania. Po jakimś czasie, jak znajdziemy rośliny. Ale dobra, wróćmy do zadań w mieście. Chcę z tobą walczyć. Ha! To było niezłe. Chłopie, ten świr z młotkiem mnie dobija. Przestań przybijać albo połamie ci wszystkie kości. I tak tego nie zmieni. Nie, proszę, nie bij mnie! Felan już nie będzie walił młotkiem. W sumie, to zawsze możemy kupić trochę doświadczenia. Kim jesteś? Nazywam się Abuin ibn Jadir, ibn Omar Khalid, ben Hadzi al-Sharidi. Czy możesz mi powróżyć? 25 monet. Ty pijawko. Kolejni na mojej liście są Kantar oraz Sara. Chcę mieć z powrotem moje stoisko na targu. No dobra, na czym polega problem z chłopami? Odmawiają dostaw towarów. Potrzebuję pomocy. Farmer Akil został zaatakowany przez najemników. Idziemy z Mikką, niech oczyści teren, a my znaleźliśmy kolejną robotę, która odwali za nas całą brudną pracę. Piękne życie, żyć nie umierać. Teraz, gdy jesteśmy na farmie, to możemy się trochę pomęczyć, by pokonać tych dwóch najemników i zdobyć za nich expa. Ale szczerze, to trochę mi się nie chce i sobie to daruję, bo po co marnować czas?
Niby to 400, koniec może i więcej expa, ale darujmy, to nie 30 expa, że będę o to walczył, okej? Dzięki za złoto! Zadanie ukończone, to pora wrócić do miasta, ale najpierw pójdźmy sobie tajemną ścieżką, gdzie jest ukrytych kilka roślin i co ważniejsze, prosty pierścień na siłę. Niby to tylko 3 siły, ale 3 siły plus 3 siły to już jest 6 siły. Ale zawsze coś, wiadomo o co chodzi. Sprzedajmy Sarze za darmo list, który ją obciąży, idziemy do Lorda André. Chcę odebrać nagrodę za przestępcę. Sara sprzedaje broń Onarowi. Dobra robota. Sara jest tam, gdzie jej miejsce. To jeszcze tak losowo prześpijmy się u kogoś w domu, bo w nocy i tak nic nie widać, a warto, żebyście cokolwiek widzieli na tym odcinku, prawda? Prawda, wróćmy do robienia zadań. Ktoś cię okradł? Przedstawił się jako Rengaru. Mam cię, oddasz mi wszystko. Postanowiłeś mnie obrobić do cna. Oto 50 sztuk złota, które ci ukradł. Alrik mówi, że masz jego miecz. Masz, trzymaj. W końcu pomogłeś mi odzyskać moje złoto. Mam twój miecz. Co tu robisz? Buduję statek. Czy mogę ci jakoś pomóc? Oczywiście. Mam list adresowany do ciebie. Chwila, jeśli wpadniesz przypadkiem na Laresa... Potrzeba mi pieniędzy. Lichwiarz Lemar ma u mnie dług... Ile chcesz? 200 sztuk złota. Watras wspomniał, że możesz mi pomóc dołączyć do jednej z gildii. W porcie znajduje się magazyn paladynów. Niby jakiś pierścionek mamy, to skąd czas na poszukiwania. Widzę u ciebie znak wodnego kręgu. Podnieśmy ornament Watrasa. No i super, kolejna wyprawa poza miasto, tym razem z Laresem. On niech zrobi swoje, wszystko za nas. No dobra, czasem możemy mu pomóc, żeby nie było. No, chłopak niech się uczy, wiadomo, dajmy mu okazję do wyszkolenia się. I tak właśnie sobie myślę, że mam dużą ochotę, by stworzyć postać kusznika. Co o tym w sumie myślicie? Nigdy nie grałem w Gothica pod kuszę, więc chyba byłaby to idealna okazja, żeby wypróbować coś nowego. Swoją drogą, Lares to giga kocur jest. Nawet się nie zmęczył, a już na pewno nie znajdziecie na nim najmniejszego zadrapania. Super jest Lares, naprawdę. Kozak. Jesteśmy na miejscu. To teraz trochę trudniejsze zadanie, bo muszę przejść przez te wykopaliska sam. No i nie mam już Laresu do pomocy. Ups, no ale cóż, tak. Ale czasami tak się zdarza, dam radę. Zawsze jeszcze mamy kilka zwoi, najwyżej użyję wszystkich. O ile szczury nie są problemem, to gobliny szkielety potrafią napsuć krwi. Ale akurat mam 4 zwoje kuli ognia na 4 szkielety gobliny. Jest to chyba najlepszy moment, żeby je wykorzystać, bo wątpię, że będę miał w przyszłości jakiś lepszy moment. O, siemka Saturas, jak tam życie? Zwariowałeś! Oczywiście! Wasz plan i tak by się nie powiódł. Daj mi klucz. Chcę się temu bliżej przyjrzeć. Przyniosłem ze sobą fragment ornamentu. To jeszcze bardzo szybki powrót do domu, dzięki portalowi. Tylko trzeba szybko biec przed goniącym nas orkiem. Kto wpadł na pomysł, żeby umieścić tam orka? To jest tak irytujący przeciwnik na ten etap gry. Mam wszystkie rośliny, które miałem przynieść. W sumie, skoro idę pod kusznika, myślę, że Harad to dobry pomysł. W sumie Harad to zawsze dobry pomysł, jeżeli chcemy mieć największy możliwy zarobek. Ale dobra, teraz wydajmy nasze ciężko zarobione pieniądze u maga ognia. To zwiększy nam choć trochę ilości punktów życia. Wiadomo, więcej życia, większa przeżywalność, większa szansa na wygranie starcia. Proste, że tak. Co ja wam mogę powiedzieć, musimy to tak czy siak wykonać. No ale dobra, znania same się nie zrobią. Czy w okolicy można dostać jakieś specjalne zlecenia? Idź porozmawiać z Nagurem. Cardiff powiedział, że masz dla mnie pracę. Szukasz pracy? Muszę przyznać, że te zadania kurierskie są naprawdę fajne. Pobiegnij tu, weź to, przynieś to i tak dalej, i tak dalej. Baltram mnie przysłał. Chcę odebrać nagrodę za przestępcę. Chciał wykorzystać mnie jako nowego gońca. Mam przesyłkę od Akila. Hej ty, podejdź tutaj! Zostaje jeszcze zrobić tylko pojedynek za Tilą. I po sprawie, a więc tak, chodzenie bokiem i bagowanie postaci, żeby wejść do miasta jest nie okej, wiadomo. Ale wejście na miejsce w grze, gdzie wróg nie może nas dosięgnąć i atakowanie go bez najmniejszego problemu jest całkiem spoko. Możesz mnie nauczyć, jak otwierać zamki? Żeby nie było, wczytywanie, by uniknąć wydania 5 punktów w skradanie, też jest całkiem spoko. No ale dobra, może inaczej. Dajcie znać, co uważacie o bugowaniu. Czy jest okej i mogę to robić, czy raczej darować sobie i nie bugować podczas następnych odcinków. Może wolicie zobaczyć taki czysty gameplay bez psucia mechanik. Dajcie znać. Ale w każdym razie lecimy do złodziei, ale tu jest naprawdę ciemno. Czy jeśli wy widzicie cokolwiek, to jest naprawdę super świetnie. Mam nadzieję, że cokolwiek widzicie naprawdę, bo ja mało co widzę tutaj. Popatrzcie tylko, kto znalazł do nas drogę.
Podjąłeś mądrą decyzję. Jak mam dowieść swojej wartości? Mam pierścień Konstantina. Oprócz złodziei, zróbmy zadanie z ułatwionym dostępem do straży. Ej, i mam nadzieję, że już nigdy nie spotka mnie noc w tej grze. Dowiedziałem się, kim jest złodziej. Wiesz, czego chcę. Tak, oczywiście. Mam tu list polecający od waszego kwatermistrza. Pierwszy odcinek zrobiony. Dajcie znać, co myślicie o tej serii. Trzymajcie się. Cześć.